No cóż, jeszcze ciepło, no ale już wiadomo, że trochę wyciągamy te kurtki, płaszcze i te wszystkie straszne rzeczy. No i wcale nie jest tak fajnie, żeby wychodzić z domu, no bo wiadomo, człowiek marznie. Ale jak marznie, to lepiej, żeby został w domu, no i może przy tej okazji mógłby poczytać trochę w drodze. Tak jest, oczywiście, każda okazja dobra, żeby poczytać w drodze. A w listopadowym numerze, sami zobaczcie, co mamy dla was. Piszemy o nawróceniu, czyli o takiej rzeczywistości, która jest jedną z najbardziej podstawowych określających życie chrześcijańskie. Łaska, grzech, miłość, no i właśnie nawrócenie jako zmiana myślenia. Kłopot polega na tym, tak jak nam się wydaje, że my to nawrócenie najczęściej sprowadzamy do czasu Wielkiego Postu, czasem może Adwentu, spowiedzi, kompletnie zapominając o tym, że nawrócenie to jest rzeczywistość, która powinna być na stałe wpisana w to życie chrześcijańskie. I nie można powiedzieć, że człowiek się już tak raz i na zawsze nawrócił. A przecież bardzo byśmy tak chcieli. Bo jakby to miało tak trwać całe życie i ciągle, to już byśmy byli bardzo zmęczeni. Ale przecież o to chodzi. My ciągle i ciągle zmieniamy swoje życie i próbujemy je dostosować do słów i myślenia Chrystusa. O różnych mitach wokół nawrócenia piszą nasi autorzy. Czyli na przykład o tym, kiedy mówimy: takim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, to takim mnie masz. Albo: spowiadam się, ciągle mam te same grzechy, w ogóle nie widzę zmiany, to po co się spowiadać. Albo: w kółko to samo, ciągle te same problemy. Właściwie jaki jest tego wszystkiego sens? O tym właśnie w najnowszym W drodze. Przy tej okazji także rozmawiamy na temat egoizmu. No bo człowiek, który jakoś próbuje siebie zmieniać, nagle może w którymś momencie odkryć, że no tak naprawdę ciągle myśli o sobie. Że tak naprawdę myśli o tym, jak ma zmienić siebie i może dojść do wniosku, no ale chwilę. Czy to się nie kłóci trochę z takim chrześcijańskim ideałem bycia szlachetnym, otwartym, dzielącym się miłością? Tylko tak naprawdę człowiek staje się, no właśnie, egoistą. Czy egoizm jest zły, czy egoizm jest dobry? Jak w ogóle patrzeć na egoizm w swoim życiu? To nie jest wcale takie głupie pytanie i wcale odpowiedź nie jest taka oczywista, jakby się mogło wydawać. O tym wszystkim w listopadowym W drodze. Oprócz tego, myślę, że tak. Każdemu się zdarzyło zamówić mszę. Być i zamawiać mszę. I w związku z tym zamówieniem mszy zadawał sobie takie pytanie, może nie zawsze zadawał, może miał to już w głowie bardzo jasno określone, w jakiej intencji ma być msza? No właśnie. Czy w ogóle istnieje taka konieczność, żeby msza miała jakąś intencję? Czy w ogóle płacenie za sakrament, no to w ogóle jest zasadne i moralne? I czy w ogóle wszystkie intencje są zasadne i moralne? My czasem mówimy w pewnej intencji. Jak mówi nasz autor, no w pewnej intencji to czasem może się okazać na przykład o pomyślną aborcję. I to wcale już nie jest taka intencja zgodna z Ewangelią. Ale czy to, w jaki sposób to formułujemy, czy modlimy się, czy mówimy o tym, w jaki sposób ma być coś wyrażone w modlitwie, to czy to ma być ktoś, kto ma dostąpić łaski nieba, czy ma być ze wszystkimi świętymi w niebie, czy o życie wieczne, czy o niebo, czy o wieczność. No, można powiedzieć, twórczość jest często ogromna. Czy to ma znaczenie, czy to w ogóle tak można, to o tym także w drodze. Ale także o innym rodzaju mszy, jakim są msze święte gregoriańskie. Myślę, ci z was, którzy kiedykolwiek doświadczyli śmierci kogoś bliskiego i chcieli takie msze zamówić, zastanawiali się, dlaczego te msze się nazywają gregoriańskie, dlaczego jest ich 30, a nie na przykład 23 albo 41, i skąd się to w ogóle wzięło, i czy to nie jest jakaś taka magiczna praktyka, że jak 30 mszy odprawimy, to nasz zmarły, nasz bliski, no to na pewno trafi do nieba. Co to w ogóle jest i co za tym się kryje, to także w najnowszym W drodze. Oprócz tego w miesięczniku. Po ostatnich wydarzeniach w związku ze skandalem sprzed lat, skandalem dominikańskim z Wrocławia, także wynikami pracy komisji powołanej do sprawy Pawła M., o której pewnie wielu z was słyszało,
Też zapytaliśmy braci Dominikanów, jak oni teraz funkcjonują w tym zakonie dominikańskim, jak widzą siebie, jak postrzegają w ogóle zakon, swoją drogę, swoje życie dominikańskie. I znani i cenieni duszpasterze, ojciec Ludwik Wiśniewski, ojciec Wojciech Prus i ojciec Krzysztof Pałys z takimi refleksjami się podzielili na łamach w drodze. Poczytajcie, to jest taka opowieść o miłości niełatwej. Jak mówi ojciec Krzysztof Pałys, jak kochać dzisiaj mój pobity zakon. Na początku miesięcznika w rozmowie w drodze rozmawiam z Jarosławem Mikołajewskim, poetą i tłumaczem z języka włoskiego, który jest też naszym oczywiście felietonistą od wielu lat, ale właśnie ukazuje się jego tłumaczenie Boskiej Komedii Dantego. I to jest tłumaczenie kompletnie inne od tych, które znamy, ponieważ ono jest nierymowane. On sam, jak mówi, to jest tłumaczenie brzydkie i bardzo odpychające odbiorcę, ale przez to ratujące takiego pierwotnego ducha Dantego. Dlaczego takie tłumaczenie jest wartościowe? Dlaczego wybrał taką drogę? I w ogóle, co jest wartościowego w sięganiu po poezję Dantego? 700 lat od powstania komedii, mamy jeszcze wciąż trwający rok Dantego. Co jest takiego wartościowego, co mogłoby nam coś powiedzieć? Trochę jest tak, że patrząc na Dantego z punktu widzenia dzisiejszego, to jest taki ówczesny bloger. On był bardzo ostrym obserwatorem rzeczywistości i w komedii zawarł różnego rodzaju obserwacje, też bardzo kąśliwe i złośliwe na temat rzeczywistości, kościoła, papieża, rządzących. To wszystko w komedii, a komedia już do dostania, jak mówię. A na końcu taki drobiazg. W naszym teologicznym pogotowiu i pytaniach nieobojętnych ojciec Wojciech Surówka odpowiada, ile można się spóźnić na mszę świętą. To wszystko w listopadowym drodze, w drodze do kupienia, przed wybranymi klasztorami dominikańskimi, w dobrych salonach prasowych, ale przede wszystkim na naszej stronie w drodze.pl. Klikajcie, kupujcie, płyniemy już do Was.